Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Dino i witam was w czwartym odcinku serii Być jak Horngacher. Tak, już mamy 6 konkursów za nami i naprawdę świetnie wygląda na razie ta sytuacja. Dzisiaj na pewno będę chciał wyprzedzić Petera Preutze i Stefana Krafta, na pewno. No, mam nadzieję, że to się uda. I na samym konkursie będziemy mieli bodajże w Klingenthal, więc nie przedłużając, przenieśmy się. Okej, więc witam was w Klingenthal i to jest... Co są informacje? Skoczni, wielkość skoczni 140 metrów, punkt K 125 metrów, wartość 1 metra 1,8 punktu za metr. Podwyższyłem poziom jeszcze bardziej, ponieważ znowu było mi łatwo dosyć, chociaż nie wygrałem. No ale właśnie chyba o to chodzi w tej serii, żeby było jak najtrudniej, żeby po prostu nie przychodzić do te zwycięstwa z łatwością. No dobrze, zacznijmy kwalifikację. No i na tą chwilę prowadzi Domen Preutz po skoku na 127 metrów, a pierwszym z naszych Dawid Kubacki. Mamy wiatr pod narty, więc to na pewno jest dobrym znakiem. No było noszenie, dlatego Dawid poleciał dosyć dobrze i jest trzeci. No obniżyłem ten poziom niby, ale no nie ma jakichś dalekich skoków mimo tego wiatru pod narty. Teraz słabe wybicie Kamila Stocha. No zawsze muszę coś zepsuć, w każdym odcinku tak jest. Mam nadzieję, że to się nie będzie utrzymywać przez dłuższy czas, ale... Nawet najlepszym się zdarza. Oczywiście nie jestem w tą grę jakiś super świetny. Ma ładny skok Maćka Kota, on będzie liderem, 133 metry, świetne noty. No i to jest aż 10,6 punktu przewagi nad Domenem Preutzem. Jan Ziobro. Piszcie też, czy chcecie filmy z kamerką z DSJ-a. Bo zastanawiam się, czy będzie miejsce, gdzie ją wepchnąć. Tutaj teraz jeszcze lepszy skok Jana Ziobry niż Macieja Kota, 134,5 metra. Piotr Żyła teraz. W ogóle co wy robicie pod tymi filmami? Co w... Po prostu codziennie jest ponad 20 łapek w górę. Naprawdę to mnie bardzo motywuje. Teraz Piotr Żyła zepsuł skok. Mnie bardzo motywuje do pracy i Ziobro wygrał kwalifikację z tego co widziałem. Bardzo mnie to motywuje do pracy nad następnymi filmami, więc naprawdę dziękuję, że jesteście i że mnie wspomagacie tymi lajkami. Prowadzi w tej chwili Domen Preutz, czyli tak jak w kwalifikacjach przed Dawidem Kubackim, przed skokiem Dawida Kubackiego prowadził też Domen Preutz. Tym razem chyba jednak skoczył dalej, bo 126,5 metra, nie pamiętam ile już skoczył w kwalifikacjach. Teraz ładnie Dawid Kubacki, to jest bardzo dobry skok, 135 metrów około, 134,5, jest pierwszy. Kamil Stoch teraz. W Klingenthal fajnie mi się skacze. Lubię tą skocznię. Więc i chyba myślę, że to pokazuje, bo skacze dosyć dobrze i równo. Kamil Stoch skacze 133 metry. Przepraszam, że trochę za tą monotonność na kanale, że znowu jest ta seria Być jak Horngacher. Wiem, że trochę was to może nudzić. Chociaż jeśli ktoś lubi skoki narciarskie, no to niech ogląda. 125,5 metra skoczył Maciej Kot, jest czwarty. No i Jan Ziobro teraz. Kto nie ogląda, niedługo na pewno będzie FIFA, będą też jakieś challenge z boiska, więc zobaczycie. No myślę, że może być ciekawie w najbliższych dniach na kanale. 132 metry teraz, trzecie miejsce Ziobry i Piotr Żyła, 134,5. Tyle trzeba skoczyć, żeby objąć porodzenie. No to nie jest dużo. No i Piotrek. No Piotrek skacze jednak słabo i będzie gdzieś tam w piąty, tak, 127 metrów. Ale, no, Stefan Kraft jest czwarty. Gdzie jest Peter Preutz? Dopiero 14, więc Preutz traci formę od ostatniego odcinka. Zauważyłem i zobaczcie, jaka świetna sytuacja po pierwszej serii dla naszych reprezentantów. Obniżyłem ten poziom, ja nie wiem co... Pokażę wam zresztą na koniec filmu, że poziom jest obniżony. Ale zobaczmy teraz, Maciej Kot fantastycznie leci, co za... Przepraszam, oczywiście podwyższony poziom, bo to poziom obniżony. Macie Kot pierwszy. Teraz Piotr Żyła. On też dobrze wyszedł z progu, ładnie leci, dobrze prowadzi narty. I będzie też ten no, pierwszy, no, 133 metry. Gdzie jest Preutz? Czy Preutz już skakał, Peter Preutz? Jeszcze gorzej skoczył, 17 dopiero. Stefan Kraft trzeci, on będzie w tej pierwszej szóstce, więc
Dużo do niego nie nadrobimy, aczkolwiek do Prewca już na pewno sporo. Marsz mi Jan Ziobro. No i zepsuł teraz ten skok Janek i to jest blisko, około 125 metrów, 123,5. Trzecie miejsce. Na pewno będziemy mieli co najmniej dwóch Polaków. Co najmniej, nie, na pewno będziemy mieli trzech Polaków na podium, więc już możemy się cieszyć z polskiego podium, ponieważ po Kamilu został jeszcze tylko Kubacki, ależ fantastyczny skok Kamila, stała 135 metrów, to jest mój rekord w Klingenthal zresztą. Może nie jakiś świetny, ale no... No i czy będzie ta piątka biało-czerwonych tam na tych pierwszych pięciu miejscach? No... Nie wiem, dalej jest za łatwo, jak dla mnie, nie wiem. Co jest Dawid Kubacki, czy będzie szósty? Drugi, 130 metrów. Ale... Jest ta pierwsza piątka, Kamil z tą wygrywa konkurs. Sztefan gra w szósty. Kazachski skoczek Konstantin Sokolenko na 10 miejscu. No ciekawie. Peter Plus 22 dopiero. No i zobaczmy, jak to się prezentuje w tej chwili. Piotr Żyła jest liderem Pucharu Świata. Drugi Kamil Stoch, trzeci Jan Ziobro, ex aequo z Peterem Prycem. Piąty Kraft, szósty Kot, siódmy Kubacki. No nadrobiliśmy, odrobiliśmy i przeskoczyliśmy, więc... Jest dobrze. No i przenosimy się do Kuopio, gdzie rozegram drugi konkurs. 127 metrów to jest wielkość skoczni, punkt K 120 metrów. Wartość 1 metra to jest 1,8 punktu za metr. No, na tej skoczni nie lubię skakać. Nie umiem. Prowadzi na razie Klemens Murańka po skoku na 122 metry. Wiatr kręci z tego co widzę, ale bardziej z tyłu, pół metra na sekundę około. Dawid Kubacki, nie wiem czy nie za wcześnie się wybił. Tak, i to się przekłada na odległość. Dawida nie mielibyśmy w konkursie, gdyby musiał się kwalifikować. Teraz Maciej Kot agresywnie po wyjściu z progu. Nisko nad zeskokiem, na pewno jest dalej niż Dawid, ale to też jest słabo, 115,5 metra. Jan Ziobro teraz. Dobrze, Jan Ziobro. No nie. Niedobrze. 30 dopiero. I Peter Preutz nie wszedł do drugiego. Gdzie jest Peter Preutz? Halo. Przecież Ziobro był 30, to w takim razie Preutz. Peter Preutz, chwila. 95 metra, no więc... Tak jak mówiłem, Preutz traci formę. No i trzeba się z tego cieszyć. Oczywiście Preutz jest w konkursie. Ponieważ to są tylko kwalifikacje, a Preutz ma zapewnioną tą kwalifikację. Ósme miejsce Kamila Stocha w tej chwili jest 18,5 metra. Murańka dalej prowadzi, no i lider Pucharu Świata. Piotr Żyła. No. No. 120 metrów, około 121 dokładnie. Trzeci. Łączy Piotr Żyła te kwalifikacje, których nie musiał brać udziału zresztą. Dawid Ziegel prowadzi w tej chwili 122 metry i jest to na pewno do zrobienia. Sowe 7,5, żeby prowadzić, który musi skoczyć Dawid Kubacki. No... No nie najgorszy skok będzie w pierwszej trójce, drugi jest nawet 119,5 metra, ale 6 punktów straty do Dawida Ziegela. Maciej Kot. No słabo, ale 12 miejsce, 114,5 metra i Jan Ziobro teraz, 121,5. Na pewno da się tyle skoczyć. Dobrze wyszedł z progu Janek i skacze ładnie, będzie liderem. 123,5 metra, jest pierwszy. Prawie 6 punktów przewagi nad niemieckim skoczkiem. No i Kamil Stoch teraz, 125 metrów. No jest to na pewno też do zrobienia. Ładnie Kamil. Bardzo ładny skok i on będzie liderem. To jest chyba mój rekord w Kuopio, tak jest 126,5 metra. No i Piotr Żyła. On będzie najgorszym z Polaków chyba. Chociaż czy będzie lepszy od Kota? Skoczył bliżej o pół metra, ale miał lepsze noty. Jest 11 Piotr Żyła po pierwszej serii. Szukamy Krafta i Prewca. Prewc 18, Kraft 28. Petro Prewc teraz prowadzi. Mam nadzieję, że Maciek Kot go wyprzedzi. No
Słabo wyszedł z progu, ale chyba wyprzedzi Preca Maciekot. Nie, jednak nie. Drugi jest 115 km. O jeden punkt przegrał ze Słowańcem. Piotr Żyła, on będzie walczył o wejście do pierwszej dziesiątki. Dobrze wyszedł z progu. Ładnie leci i to jest dobry skok. 123 około, 124. Jest pierwszy. I to z bardzo dużą przewagą nad Precem, chociaż teraz Ronan Lamisza Pi dał radę wyprzedzić Piotrka. Dobrze, Dawid Kubacki. Ładnie, ładnie. Jest pierwszy, 122,5 metra. Czyli znowu będziemy mieli Polaka na podium, no. Trzymamy formę. Teraz trochę bez, praktycznie było przez chwilę bezwiecznie. Jan Ziobro słabo i jego nie będzie w pierwszej dziesiątce, to na pewno. Oj, będzie jednak, piąty jest. Mimo skoku na 104 metry. No i Kamil Stoch. Czy będzie drugie zwycięstwo z rzędu dwukrotnego mistrza olimpijskiego z Soczi? Tylko 114 metrów jest do tego potrzebny. I Kamil ze spokojem skacze bardzo daleko. 126 metrów, dwa równe skoki. No i wygrywa zasłużenie ten konkurs. Peter Preutz dopiero na miejscu siódmym. Stefan Kraft dopiero 20. Oczywiście Kamil Stoch teraz będzie liderem Pucharu Świata najprawdopodobniej. Dawid Kubacki drugi, kończy czwarty, Piotr Żyła szósty, Jan Ziobro ósmy, Maciej Kot. No, zobaczmy klasyfikację generalną. Pięknie to wygląda. Aczkolwiek tu jest dalej ścisk. To jest dalej ścisk. Od miejsc do, od 1 do 7. Tutaj wszystko się jeszcze może tak naprawdę zdarzyć. Piszcie też w komentarzach, kim chcielibyście zobaczyć karierę na kanale z FIFA. Ponieważ myślałem nad Lechem Poznań i nad AS Monaco. Więc tutaj musicie mi pomóc wybrać. No i to byłoby na tyle. Łapkujcie, subskrybujcie. Jeśli film Wam się spodobał, oczywiście łapkujcie. Ci, którzy jeszcze mnie nie subskrybują, niech klikną ten guziczek na dole. Ten czerwony guziczek na dole i... No to byłoby na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Do usłyszenia. Cześć.